przypadku takiej procedury leczenia chorób nowotworowych, którą opisał pan senator. 2015 roku. No w polskim przypadku polskiego prawa matką mówi Beata Andrejas. Która urodzi, już niezależnie od tego, od kogo pochodziło mi to. Obserwujemy senat, bo budzi to nasze potężne wątpliwości. Co te szaba zgoje na wiejskiej wymyśliły. Przypomnę, że w Senacie jest 100 senatorów i 63 ma Platforma Obywatelska, dwóch PSL, Partia Zdolnością Koalicyjną ze wszystkimi, a PiS ma 31. Czyli ze 100 senatorów 63 ma Platforma i w związku z tym wszystko tu zostanie dzisiaj czy jutro przegłosowane, co tylko sobie Szczynukowicz i ta cała banda Żydów polskojęzycznych wymyśli. I tutaj zadziwiające jest stanowisko Episkopatu, dlatego że widzicie Państwo, na tej stronie pojawia się Gazeta Wybiórcza, którą Michnik z Kurskim ukradli NSZZ Solidarność, Żyd roku 1990, Adam Szechter, młodszy brat zbrodniarza sądowego Szechtera, który ukrywa się w Szwecji, znamy adres i służby też znają i dlaczego się go nie ściąga, tak samo jak Morela z Izraela, morderców Polaków, nie sądzi się. Tylko się im pozwala żyć na wypasionej emeryturze gdzieś za granicą. I oni tutaj dzisiaj zastanawiają się nad eugeniką na szkle i zadziwia stanowisko Episkopatu. Proszę bardzo, możemy zobaczyć, jakie stanowisko ma Episkopat na swojej stronie na YouTube. Ja w ogóle polecam obserwowanie YouTube kanału Konferencja Episkopatu, Episkopatu rzekomo polskiego. Bo narodowość arcybiskupów i biskupów budzi ogromne wątpliwości. I zobaczcie Państwo, co tutaj się dzieje. I proszę bardzo, czy Konferencja Episkopatu Polski umieściła tutaj, co umieściła Konferencja Episkopatu Polski? Najnowsze wideo. Kurs przygotowawczy dla duszpasterzy Polonii. Przyjeżdżaj jak najszybciej. A, i tutaj czym jest naprotechnologia? To oczywiście jest słuszne, żeby pokazywać, że naprotechnologia jest alternatywą dla leczenia niepłodności. Zobaczmy tutaj film Konferencja Episkopatu Polski. Umieściła taki film. In vitro nie leczy. Małgorzata Bechler. I czy to jest Konferencja Episkopatu Polski? Czy tu nie może jakiś biskup przemówić do narodu i zagrozić ekskomuniką tym katolikom? Tutaj jeden z nich, jak on się tutaj nazywa, no na przykład gdański Żyd Borusewicz, dzisiaj otworzył o zgrozo.